trzeba. Ile metrów kwadratowych ma łąka o powierzchni 3,5 hektara? A 350 metrów kwadratowych, B 3500, C 35 tysięcy, D 350 tysięcy. Ile metrów kwadratowych ma łąka o powierzchni 3,5 hektara? A 3500 metrów kwadratowych, B 350 metrów kwadratowych, C 35 tysięcy metrów kwadratowych i D 350 tysięcy metrów kwadratowych. A 3500 metrów kwadratowych, B 350 metrów kwadratowych, C 35 tysięcy metrów kwadratowych i D 350 tysięcy metrów kwadratowych. Kategoria fizyka. Daniel Magiery, który ze znanych twórców skali temperaturowej urodził się w Gdańsku? A Celsjusz, B Kelvin, G. Fahrenheit czy Newton? Jeszcze raz. A. Celsjusz. Który z nich się urodził w Gdańsku, tak? Celsjusz. B. Kelvin. C. Fahrenheit. D. Newton. Ale publiczność, proszę. Jeszcze troszkę. Zimie ubiera się w ciepłe, grube ubrania, dlatego że A. grzeją nasze ciało, B. powodują wzrost temperatury naszego ciała, C. dzięki dużej warstwie powietrza izolują nas od silnego otoczenia. W zimie ubiera się w ciepłe, grube ubrania, dlatego że A. grzeją nasze ciało, B. powodują wzrost temperatury naszego ciała, C. dzięki dużej warstwie powietrza izolują nas od silnego otoczenia. Kategoria język angielski. Daniel Magiery. Która nazwa oznacza stolicę Stanów Zjednoczonych Ameryki? Washington DC czy Washington? Która nazwa oznacza stolicę Stanów Zjednoczonych Ameryki? Washington DC czy Washington? Pytanie numer 2. Podaj angielskie nazwy krajów tworzących Wielką Brytanię i angielskie nazwy ich stolic. Podaj angielskie nazwy krajów tworzących Wielką Brytanię i angielskie nazwy ich stolic. Kategoria informatyka. Pytanie numer 1. W pamięci RAM przechowywane są A. system operacyjny i programy, B. zapisane programy i dane, C. aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów. W pamięci RAM przechowywane są A. system operacyjny i programy, B. zapisane programy i dane, C. aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów. A. System operacyjny i programy. B. Zapisane programy i dane. C. Aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów. Pytanie ostatnie.
informatyka jest to: a. dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów. B. wiedza o ówczesnym świecie komputerowym. C. nauka o komputerach. D. wiedza o budowie komputera. Informatyka jest to: a. dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów. B. wiedza o ówczesnym świecie komputerowym. C. nauka o komputerach. I D. wiedza o budowie komputera. A. dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów. B. wiedza o ówczesnym świecie komputerowym. C. nauka o komputerach. D. wiedza o budowie komputera. Przejrzyjcie jeszcze swoje kartki, czy jest na nim wszystko to, co chcieliście, żeby było. Dobrze, odliczyliśmy punkty, pas na jeden. Które miejsce chcecie? Trzecie już znacie, więc zaczniemy od trzeciego. Trzecie miejsce w szkolnym omnibusie dla Patrycji Roś. Zapraszamy.